Nie pożądaj żony bliźniego stanowi jedno z nie cudzołóż, ponieważ pragnienie zawsze poprzedza działanie. Człowiek jest zbyt słaby, by móc pragnąć i nie zaspokoić swego pragnienia. A nadzwyczaj smutne jest to, że człowiek nie potrafi tak samo uczynić ze swymi dobrymi pragnieniami. W złu jest pragnienie, a potem spełnienie. W dobru jest pragnienie, a potem zatrzymanie się albo nawet robi się krok do tyłu. Grzech pragnienia jest rozpowszechniony jak pesz, który sam się rozrasta. Czy jesteście dziećmi, żeby nie wiedzieć, że ta pokusa jest trucizną i że trzeba przed nią uciekać? Byłem kuszony. To odwieczne słowo. A ponieważ przykład ten również jest dawny, człowiek powinien przypomnieć sobie o konsekwencjach i umieć powiedzieć nie. W naszej historii nie brak przykładów czystości, która potrafiła przetrwać pomimo seksualnych pokus i zagrożenia gwałtem. Czy pokusa jest złem? Nie. To dzieło złego, a zamienia się w chwałę dla tego, który nad nią triumfuje. Mąż, który ma inne miłości, jest zabójcą żony, swoich dzieci oraz samego siebie. Kto wdziera się do domu drugiego dla popełnienia cudzołóstwa, jest złodziejem i to najgorszym. Podobnie do kukułki korzysta, bez ponoszenia kosztów, z cudzego gniazda. Kto zawodzi zaufanie przyjaciela, ten jest człowiekiem fałszywym, bo udaje przyjaźń, a w rzeczywistości jej nie ma. Kto tak działa, ten hańbi samego siebie i hańbi swoich rodziców. Czy może jeszcze mieć Boga w sobie? Tak brzydzę się rozpustą, że wywołuje we mnie wstręt. Moja dusza krzyczała z odrazy do rozpusty. Wszystkie nędze człowieka mnie otaczają i dla wszystkich jestem zbawicielem. Ale wolę dotknąć umarłego, rozpadającego się ciała człowieka sprawiedliwego, który był uczciwy i już jest w pokoju ze swoim duchem, niż zbliżyć się do rozpustnika. Jestem zbawicielem i jestem niewinnym. Niech o tym pamiętają wszyscy ci, którzy przychodzą tu lub mówią o mnie, przypisując mi własne pożądliwości. Rozumiem, że chcielibyście ode mnie czegoś innego. Inaczej jednak nie mogę. Rujnowanie młodości, zaledwie ukształtowanej, a już zniszczonej namiętnością, wstrząsnęło mną bardziej niż gdybym dotknął umarłego. Chodźmy do chorych. Nie mogąc z powodu dławiących mnie mdłości być słowem, będę zbawieniem dla pokładających we mnie nadzieję. Pokój niech będzie z wami.